Nie działa. Moje kochane, nie trudno. Ty sobie tutaj śpi, a żoneczka idzie w życiu popracować. Jak wstaniesz, to nie pamiętam zrobić śniadanie, a później idziesz do dziecka na spacerze. Gdzie? Jaki ty jesteś obowiązkowy, mój pracowity mężuś. A wieczorem, jak chcę to zrobić, być nocą? Thank you.
Ale czy masz coś przy rozkładaniu skutków? Teraz spróbuj cokolwiek powiedzieć. Ani mówiłem, bo ja jeszcze nie gotowanie. Ani mogę potrzebować, prawda? Siadaj, co ona to robiła. Bardzo cię kocham i nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Wyjdziesz za mnie?
Ja odchodzę. O, ty potrafię otworzyć to. Brawo! Agnieszka, jest tu Agnieszka? To jest Marcin, narzeczony mojej siostry. Ty lepiej wiesz, że za chwilę ci nam suknię ślubną wybierzemy. Kochani jesteście! Pęknę! Ja to cała Anita! Dajcie mi bardzo ducha! Agnieszka? Coś ty się zrobili? Przecież to nie jest Agnieszka, to jest moja mamusia tatusiu. Leopold, to nie jest twój tatuś. Kto to jest Leopold? No gdzie jest Agnieszka? Powiedzcie mi, coś ty zrobili twoim córką? Thank you.
Thank you.
Czy są Państwo gotowi złożyć takie oświadczenie? Tak, tak. Ostatecznie. Nie słyszałam tej odpowiedzi. Tak. A zatem proszę powtarzać za mną. Pan pierwszy. Pan pierwszy. Świadomy praw i obowiązków. Świadomy praw i obowiązków. Wynikających z założenia rodziny. Uroczyste oświadczenie. Z Katarzyną Zadową, aby nasze małżeństwo godne, szczęśliwe i chwała. Bardzo dziękuję i gratuluję przygotowanego spektaklu, a
drogich uczniów dla szanownym Państwem nauczycielami, zapraszam na ostatnią lekcję. Czas na rozdanie świadectw, a w gości również szanownych Państwa nauczycieli, zapraszam do szkolnych tutaj.